Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Pokaż co potrafisz. W tym odcinku już prawdopodobnie, o ile pamiętam, z 4 czy 5 razy pokazywałem właśnie lighty chińskie typu WZ. Jest WZ-131, którego teraz widzicie, a 8-tierowy to jest WZ-132, który również jest bardzo fajny. No cóż, no to w tej bitwie zobaczycie, co potrafi właśnie ten lajcik 7-tierowy chiński, a gracz, który wysłał mi tą powtórkę, jest radzieckim uchodźcą. Raczej radziecki uchodźca. Cześć! Witam cię. Ale mówisz po polsku? Mówię, mówię. Właśnie, to dlatego się teraz wytłumacz, skąd pomysł na radzieckiego uchodźcę? U nas w klanie była taka faza, żeby właśnie dać sobie nick z uchodźcą. A radziecki dlatego, że chyba z gry najbardziej lubię radzieckie czołgi i na tym w czołgach właśnie mam najwięcej bitew. Dlatego tak pomysł na nick radziecki uchodźca. Po drugie, na przykład niemiecki uchodźca czy brytyjski nie ma, jest bez sensu, bo tam nie ma uchodźców. Nie, bez sensu, dobra. Okej, słuchaj, WZ-131, lajcik, można iść do czołgów średnich chińskich poprzez medy lub lighty. Czy ty właśnie w tej chwili dążysz do tych medów, czy zostawiłeś sobie tą WZ-kę jako zabawkę w garażu? No raczej dążyłem do WZ-132, ale pograłem trochę tym lightem i raczej zostawię jego w garażu niż 8-kę. Choć 8-ką jeszcze nie grałem. Mhm. Dobra, słuchaj, Prochorowka, czyli to jest mapa w zasadzie chyba najbardziej ulubiona, jeżeli chodzi o dynamiczne spotowanie oraz statyczne też. Są krzaczki tam na linii 1, gdzie statycznie też się bardzo ładnie spotuje. Jaki miałeś plan na tą bitwę? No na początku chciałem zagrać na środku, spotować i w miarę możliwości zadawać jakieś obrażenia, ale zobaczyłem, że mój team nie daje mi praktycznie żadnego wsparcia, a do tego jeszcze Arta zaczęła się we mnie wstrzeliwać, no to postanowiłem po prostu uciec i trochę przykampić bardziej jako med niż light. Podjechałem tutaj, po prostu pod heala. No, tak wytłumacz dla tych, którzy może jeszcze nie jarzą dokładnie, o co chodzi z lightami i świeceniem. Dlaczego nie strzelałeś w tego lighta? Tak tylko, ja wiem, że to jest oczywiste. Tak szczerze właśnie tu moim zdaniem to popełniłem właśnie błąd, bo to była jedna z pierwszych bitew tym lightem. Ja nie wiedziałem tak naprawdę, jak on ma camo. I właśnie tutaj był błąd, bo ja mogłem spokojnie do niego strzelać i bym się nie zaświecił, po prostu bo miałem krzaki przed sobą. No właśnie. Ale nie wiedziałem, bo to była chyba druga czy trzecia bitwa na tym czołgu. Ja tylko poinformuję. Dosyć dobrą. No, ja tylko poinformuję właśnie graczy, że no, lighty są bardzo specyficzne. To są najlepsze czołgi do spotowania dynamicznego. Tu nie chodzi o spotowanie statyczne, ponieważ chociaż do statycznego też, ponieważ mają bardzo dobre camo, lepsze niż medy, ale mają taki sam kamuflaż w ruchu i jak stoją. I to jest właśnie bardzo wielki plus, jeżeli chodzi o light tanki. A jeżeli chodzi o WZ-131, ty mówiłeś, że spodobał ci się ten czołg. Dlaczego? Co jest takiego fajnego w tej WZ-ce? Nie wiem, wiadomo, Bulldog to jest taki light, który uważany jest za najlepszy. Ale co jest takiego w WZ-131, co spowodowało, że polubiałeś ten czołg? No, na pewno super działo. Nie gram na topowym dziale, tylko gram na dziale o mniejszym DPM-ie. To działo jest po prostu świetne, ma bardzo dobry damage na minutę, jest celne w ruchu. No i WZ-a moim zdaniem jest lepszy od Bulldoga pod tym względem, że ma dużo lepsze camo. Jednak Bulldog nie ma takiego camo jak WZ-a. Choć Bulldog też ma trochę przewagi nad WZ-em, bo ma magazynę, ale mimo wszystko wolę grać WZ-a. Ty mówisz, że topowe działo to jest działo 100 mm, ale tak naprawdę topowe działo, znaczy najlepsze działo to jest to, które ty używasz, tak mi się wydaje. Niby topowe działo ma większe uszkodzenia, lepszą penetrację, ale znacznie dłużej ładuje po prostu. Jest o wiele gorsza. Znacznie ładuje dłużej, to działo ładuje około chyba, tutaj jeżdżę jeszcze na racjach bojowych, ładuje około 4,30,
a działo topowe ładuje 6,60, więc jest znaczna różnica, a w damage'u aż takiej dużej nie ma, bo tylko 50 na strzał, nie? Tak, ale tu nawet nie chodzi, gdyby ta celność tej setki była w porządku, to luz, ale tam niestety ta celność jest kiepska i czas celowania. A tutaj mamy ładne skupianie, można sobie w ruchu strzelać i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, ten czołg wygląda mi na takiego, można powiedzieć, małego typa 59, delikatnie, ale raczej na jego pancerzu nie można liczyć, nie? Kadłub nie odbija praktycznie nic, wieże odbija, ale to bardzo małe penetracje, rzędu, nie wiem, 150 może odbije, ale też nie liczymy w ogóle na pancerz na tym czołgu. Mhm. Okej, słuchaj, na razie tak ta bitwa wygląda troszkę, można powiedzieć, statycznie, czyli byłeś tam i świeciłeś i strzelałeś na tym healu, ale zaczyna sytuacja się trochę zmieniać. U przeciwników zostały 4 lighty, czołg 9 tieru, 8 tieru, Tedek i Arta, a u ciebie jest T-95, który sobie tam gdzieś stoi i tak za bardzo tam nic nie robi. No i dwie artylerie i jeszcze jeden light, czyli zmiana decyzji. Teraz widzę, się ruszyłeś stamtąd. Jaki plan miałeś teraz? No teraz właśnie chciałem zabić tą 90, ale zobaczyłem, że tutaj na kapie się czołgi pojawiły, więc postanowiłem po prostu wyczyścić to na kapie i pomóc naszemu ru. Mhm. No, i jest, ru zwyciężył. I teraz sytuacja tak i tak wygląda na razie niezbyt ciekawie. Kapuje. No teraz jechałem na kapa i właśnie tak myślałem, kto to kapuje, ale po chwili właśnie zauważyłem, że to kapuje Tygrys i RHM. Dobiłem właśnie tutaj Tygrysa. I tutaj właśnie też wynik mógłby być lepszy, tylko właśnie Arta mi ukradła tego RHM-a, bo mogłem go spokojnie tutaj sobie sfarmić. Ale no, dostał znaczy, po prostu one-shota. Kwestia tego, co powiedziałeś, winik mógł być lepszy, tak, mógł być lepszy, ale pamiętajcie, że po wyświetleniu obrażenia idą na wasz koszty w 50%, czyli można powiedzieć 50% za te obrażenia, które wyspotowałeś, leci do ciebie. Czyli tak naprawdę, spotując RHM-a 1100 HP, dostałeś taki eks, jakbyś połowę tak HP mu ustrzelił, więc tak źle czy aż... Wynik ekspa by się nie zmienił, tylko po prostu miałbym dużo więcej damage'u, tak? Tak jest, tak jest. Miałbym około 6000, a na takim lacie to jest naprawdę sporo, żeby tyle nastrzelać. No. Zostałeś sam z Tedekiem, który tak... No coś tam walczy, ale chyba już ma przesrane. No już dwa czołgi go tam objechały, więc nawet nie liczyłem, żeby długo przeżył. No. Ja od razu chciałem zabić tylko tą Artę, żeby potem nie strzelała do mnie. Był priorytet w tym momencie. Tutaj się tak kręciłem, myślałem, że on tutaj nie wyjedzie, będzie stał i chciałem bez spota zabić, ale tutaj zaryzykowałem też, jak mnie wyspotował i nie trafił i na szczęście go objechałem. Tak jest. Słuchaj, jak twoim zdaniem grać lightami? Jak grać skutecznie na przykład taką WZ-ką, żeby nie robić takich akcji, że o, jadę na spota, wyspotuję 6 i ginę, nie? Bo ja zawsze mówię, gra lightem najciekawsza jest w drugiej części bitwy, nie? Kiedy już wiadomo, gdzie są wszystkie pojazdy, kiedy już te pojazdy są delikatnie tam, mają mniej HP i tak dalej, wtedy taki light robi najwięcej. Jak byś ty powiedział widzom, jak zagrać skuteczną bitwę lightem? No na początku bitwy na pewno nie jechać po prostu na pałę, tylko żeby coś spotnąć. Raczej szukać jakichś krzaków. I też właśnie obserwować team, czy da nam po prostu wsparcie, bo jeśli team nie da nam żadnego wsparcia i po prostu gdzieś sobie jedzie, to się po prostu nawet nie opłaca spotować, bo możemy zebrać, a nikt tam żadnego damage'u po prostu nie zada tym czołgom. Więc najlepiej szukać jakichś krzaków i przeżyć, bo właśnie w drugiej, tak jak mu powiedziałeś, w drugiej części bitwy light właśnie największą rolę odgrywa, bo może zajechać za plecy, dobić jakieś czołgi. Tak chyba pierwszy strzał był z HEK-a w tego ruchu. Tak, bo właśnie tutaj ten ruch, tutaj mi właśnie kolega też z Steamu napisał, jak się zapytałem.
ile ma HP i właśnie myślałem, że ten Ru będzie pierwszy, więc chciałem mieć pewność, że go dobiję, ale wjechał jednak Leopard. Dlatego załadowałem Hayeka. No i został Ru, bo jak wiadomo, Ru ma bardzo słaby pancerz. No i teraz właśnie zakładasz Hayeka, ale okazuje się, że Ru już tam był na ogrysku, więc... On tam miał chyba kilkanaście HP, coś takiego. No, więc w tej chwili tak naprawdę już chyba jedziesz po zwycięstwo. Tutaj właśnie też miałem ten komfort, że miałem zapas HP, chociaż też nie do końca, bo gdyby Ru załadował Hayeki, to miałbym problem, bo spokojnie może mnie przebić, a może polosować te 350 HP. Ru ma bardzo dobre akurat haeczki. Bardzo dobrą penetrację ma na Hayeka. No. Opa. Tutaj jeszcze nie trafił przez kamień, wyjeżdżam i kończę go. No, jest. No i bitwa zwycięska, jeżeli chodzi o wynik, już pokazuję. A więc wynik to... Znaczy, jeżeli chodzi o medale, no niestety nie jest taka duża ilość tych medali. Oczywiście aspancerny, wsparcie oraz high caliber, ale EXP 2070 bazowy, 4600, no. Szczerze nie spodziewałem się, że taki wynik EXPA będzie. Myślałem, że tu będzie aspancerny, ale myślałem coś około 1600 EXPA maksymalnie. Więc się zaskoczyłem, że aż tak dużo EXPA bazowego dostanę za tą bitwę. No, bo... To różne czynniki tam na tego EXPA wchodzą. W każdym razie ze spota prawie 3000, no i 4600 obrażeń, jak na siódmy tier, naprawdę bardzo dobry wynik. No i EXP, nie wiem, czy twój najlepszy, czy miałeś już... Tak, najlepszy, to jest najlepszy EXP obecnie. Tak jest, czyli można powiedzieć tylko 5 kili, a jednak EXP bardzo, bardzo dobry. No cóż, to w zasadzie tyle. Dziękuję za uwagę. Ja jeszcze tylko chciałbym powiedzieć, że wczoraj streamowałem pierwszy raz w życiu na YouTube Gaming i widzowie pisali, że nawet fajna platforma do streamowania, ale informowałem, że dziś od godziny 18 będę streamował z Fallout Team. Niestety Fallout Team mi dzisiaj odpisał, że to nie będzie dzisiaj, tylko prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Ale tak i tak dziś postreamuję jeszcze raz na tym YouTube Gaming, więc jakby ktoś chciał zobaczyć, co to za platforma, no to to zobaczycie. A jeżeli chodzi o kolegę, to może byś chciał jeszcze coś powiedzieć lub może kogoś pozdrowić. Chciałbym pozdrowić całą drużynę Seven Kangaroos, Zubena, Witolda, Edka, Janusza, Mubu i Dariusza. Pozdrawiamy, dziękujemy i do zobaczenia. Dzięki, cześć.